Nazywam się Wojciech Cegielski i jestem korespondentem Polskiego Radia, a to jest Podcast Świat. Mieszkańcy Gazy mają teraz tylko jeden cel – przeżyć do następnego dnia. Po 7 latach względnego spokoju do palestyńskiej enklawy wróciła wojna. Spór o święte miejsca w Jerozolimie oraz przymusowe wysiedlenie Palestyńczyków stały się iskrą, która podpaliła ląd. W chwili, gdy nagrywamy ten odcinek podcastu, w 11 dniu wojny nie żyją 232 osoby po stronie palestyńskiej i 12 po stronie izraelskiej. Równocześnie Izrael i Hamas właśnie zgodziły się na zawieszenie broni. Dziś w podcaście Świat o tym, jak wygląda ten konflikt z palestyńskiej i z izraelskiej perspektywy. Wojciech Cegielski, zapraszam. Tak wygląda Strefa Gazy niemal każdego dnia i każdej nocy. Izraelskie lotnictwo bombarduje kolejne cele, a palestyński Hamas odpala kolejne rakiety w kierunku Izraela. Media społecznościowe pełne są relacji przerażonych Palestyńczyków. To amatorski film, na którym widać płaczącego chłopca i kilku innych, prawdopodobnie jego braci, mówiących mu: nie bój się, powiedz, Bóg jest wielki. W jednym z nalotów miała według Palestyńczyków zginąć cała 10-osobowa rodzina. Zbombardowany miał też zostać obóz dla uchodźców, a inny atak mieli przeżyć jedynie ojciec i 7-letnia córka. Gdy zaczął się nalot, pobiegłem, żeby zobaczyć, co dzieje się z dziećmi. Moja żona wzięła je i zaczęła przytulać. Chciała z nimi uciekać z domu, ale wtedy uderzyła bomba. Wybuch powalił mnie na ziemię i zawalił się na mnie sufit. Moja żona upadła na ziemię. Wtedy widziałem ją po raz ostatni. Mówi Riyad. Jego i jego 7-letnią córkę cudem wyciągnięto spod gruzu budynku. Palestyńskie władze szacują, że 1/3 wszystkich ofiar to kobiety i dzieci. Zniszczonych zostało co najmniej 600 budynków, w tym także kilka wieżowców. W jednym z nich, w wieżowcu Al Jala, swoje biura miały amerykańska agencja Associated Press oraz katarska telewizja Al Jazeera. W sobotę dziennikarze dostali godzinę na opuszczenie biur, a po izraelskim nalocie budynek zawalił się w trakcie telewizyjnej transmisji na żywo. Organizacje dziennikarskie skrytykowały Izrael za atak na media. Agencja AP chce teraz śledztwa, a Al Jazeera zapowiedziała, że pozwie władze Izraela do sądu. ONZ z kolei alarmuje o dramatycznie pogarszającej się sytuacji humanitarnej. Co najmniej 52 tysiące Palestyńczyków porzuciło swoje domy w bombardowanych dzielnicach Gazy. Pociski latały dookoła naszego domu, wszystko płonęło. To cud, że udało nam się wydostać. Większość takich właśnie uciekinierów schroniła się w prowadzonych przez ONZ szkołach, bez jedzenia, bez środków higienicznych. A wszystko to w trakcie pandemii COVID-19. Zresztą naloty zniszczyły także jedyne w Gazie centrum testowania na COVID. Apelujemy, by władze Izraela otwarły przejścia graniczne w Gazie, tak by dostarczyć na miejsce pomoc humanitarną i by pracownicy organizacji mogli wjechać do środka. Mówi rzecznik agendy ONZ zajmującej się Gazą Jens Larke. Liderzy Hamasu wypowiadają się oszczędnie jedynie poprzez komunikaty, czemu trudno się zresztą dziwić, bo większość z nich ukrywa się przed izraelskimi bombami. Izraelska armia przyznała, że już 2 razy próbowała zabić szefa brygad Al-Qassam, czyli wojskowego skrzydła Hamasu. Mohamed Daif za każdym razem jednak uchodził z życiem. Lider Hamasu Ismail Haniya, który mieszka w Katarze, tydzień temu wystąpił jedynie z krótkim, nagranym wcześniej oświadczeniem. Jeśli Izrael chce eskalować konflikt, to nasi bojownicy są gotowi. Jeśli chcą zakończyć konflikt, także jesteśmy gotowi. Hamas twierdzi, że tydzień temu w poniedziałek wystrzelił rakiety w kierunku Jerozolimy, by bronić okupowanych Palestyńczyków. To właśnie od tego ataku zaczęła się najnowsza wojna. Sami Palestyńczycy z Gazy twierdzą, że obecne naloty są jeszcze bardziej brutalne niż te sprzed 7 lat. A to właśnie wojna z 2014 roku, najdłuższa z dotychczasowych, określana jest jako najcięższa. Zginęło wówczas 2,5 tysiąca Palestyńczyków oraz 74 osoby po stronie izraelskiej.
Teraz spojrzymy na tę wojnę z drugiej strony granicy, z Izraela. Dlaczego Izrael rozpoczął naloty na Gazę, dlaczego uderza w cywilów i czy konflikt w Gazie można zakończyć raz na zawsze? O to zapytałem pełniącą obowiązki izraelskiego ambasadora w Warszawie Tal Ben-Ari Alon, a rozpocząłem od pytania, dlaczego Izrael zaczął tak potężne naloty. Bo to było konieczne. Nawet w 2014 roku podczas poprzedniej operacji nie było tylu rakiet, ile teraz każdego dnia. W ciągu tych 7 lat Hamas prawdopodobnie zbudował cały arsenał rakiet. Musimy mieć pewność, że to się nie powtórzy. Dlaczego jest tak wielu zabitych cywilów? Według szacunków nawet 1/3 ofiar to kobiety i dzieci. My mamy inne dane, ale to jest pytanie do Hamasu, bo to oni odpowiadają za ofiary po obu stronach. Wiemy, że w Gazie wiele osób ginie, bo 1/3 rakiet, które są wystrzeliwane w kierunku Izraela, ląduje jeszcze w Gazie i rani cywilów. Ponadto wiele ofiar, o których oni mówią, to tak naprawdę bojownicy Hamasu lub islamskiego dżihadu. Ale trudno sobie wyobrazić, żeby kobiety czy dzieci były bojownikami Hamasu czy islamskiego dżihadu. Kobiety są czasem używane przez organizacje terrorystyczne. Co do dzieci, zgoda, są niewinnymi ofiarami. Wiemy o co najmniej 9 dzieci, które zostały zamordowane przez rakiety Hamasu w Gazie. Każda śmierć jest godna pożałowania, zwłaszcza dzieci. Ja też jestem matką i uważam, że życie dzieci jest święte i mamy obowiązek go chronić. Ale gdy Hamas używa ich jako żywych tarcz, wina spada na nich. Izrael robi wszystko, co może, by cywile nie ucierpieli. Dzwonimy do nich wcześniej, ostrzegamy ich. Hamas jednak używa ich jako żywych tarcz. Ukrywa się w zatłoczonych miejscach, co sprawia, że ofiary cywilne są nie do uniknięcia. My, Izraelczycy, żałujemy każdego ludzkiego życia, także w Gazie. Zawsze, gdy ofiarą jest niezaangażowany cywil, jest nam bardzo przykro. To nie powinno mieć miejsca, ale to zależy od Hamasu. Także gdy bombardowane są obozy dla uchodźców, jak kilka dni temu? Tak, niestety, Hamas jest wszędzie w Gazie i ukrywa się w miejscach, które są dla nas trudne. Powróćmy jeszcze do wydarzeń z soboty, kiedy zburzono budynek, w którym były biura agencji AP i telewizji Al Jazeera. Czy są dowody, że operował tam Hamas? Is there any evidence that there were Hamas offices there? Yes, there was clear intelligence. Tak, nasz wywiad ma jasne dowody, że w budynku było biuro wywiadu Hamasu, a to sprawiło, że budynek był pełnoprawnym celem. Does Israel have any? Czy Izrael ma pomysł, jak na stałe rozwiązać ten konflikt, żeby znów w przyszłości nie ginęli cywile? Rozwiązanie jest bardzo proste, ale poza naszym zasięgiem. Wszystko zależy od Hamasu. Jeśli Hamas zaakceptuje istnienie Izraela i przestanie strzelać do nas, to nie będzie przemocy, a konflikt się skończy. To pełniąca obowiązki izraelskiego ambasadora w Warszawie Tal Ben-Ari Alon. Palestyński ambasador w Warszawie Mahmud Khalifa także był proszony o rozmowę, ale odmówił. Argumentował, że nie chce wypowiadać się równocześnie z izraelską dyplomatką. To wszystko w tym odcinku podcastu Świat. Już niedługo startujemy z drugim, zupełnie nowym sezonem podcastu. Aby go nie przegapić, proponujemy polubić stronę na Facebooku Świat The World oraz kanał na YouTubie, także pod nazwą Świat The World. Tam również zapraszamy na filmowe niespodzianki. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.